dzisiejszym teście postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy nowy SsangYong Grand Musso to najciekawsza propozycja w segmencie pick-upów na polskim rynku. Ale zanim odpowiemy na to pytanie, dawaj Paweł, szybko, co mamy z zewnątrz? Z zewnątrz mamy przede wszystkim masę off-roadowych akcentów, na przykład w postaci orurowania przedniego zderzaka, masywnego grilla rodem z SsangYonga Rexona. Zresztą przedni pas pochodzi z flagowego SUV-a koreańskiej marki. Jest on naprawdę spory, masywny, imponujący wręcz. Do czerwonego lakieru, który jest obecny w naszym egzemplarzu, jest to oczywiście opcja, doskonale pasują dodatkowe nakładki, oczywiście off-roadowe, zawarte w pakiecie Sport za 6000 zł. Mamy je na nadkolach, na progach. To jeszcze ciekawe, ponieważ te nakładki poszerzają nam auto. W cenie są też dystanse, które tutaj widać. Przez co? To też auto taka jest ciekawostka. Dobra, co dalej? Możecie też zwrócić uwagę na profil, na bieżnik opon. Tak, są to opony terenowe ATEKI. Sprawdzałem, tak? Już naprawdę wiele potrafią. Okay. To, co mi się najbardziej podoba z akcentów offroadowych, to progi specjalne z wyprofilowaniem na stopy. Są one naprawdę konkretne, solidne. Prześwit liczy 215 mm, co jest również istotne w przypadku pick-upów, bowiem przydaje się w terenie, podobnie jak obecne w naszym egzemplarzu osłony podwozia. No dobra, ale to, co najważniejsze w pick-upie, to paka. Pokaż. Paka jest naprawdę spora w Musso. Zresztą zobaczcie sami. Jakie są wymiary paki? Paka mierzy 1610 mm długości, 1570 mm szerokości oraz 570 mm wysokości. Zaś jej pojemność to 1262 litry. Ładowność na poziomie 870 kg jest również dobrym rezultatem. Klapa jest naprawdę ciężka. Zobaczcie, jaki wielki napis Sport zwieńczy ją. Oczywiście kolejny element pakietu Sport. Oprócz tego mamy ogromny napis Musso, napis Grand, Terrina 4, bo to jest obowiązkowe w pick-upie. To także przydaje się w terenie. Byłeś w nim w terenie, przyznaj się. Byłem w nim w terenie. Nie mogłem się powstrzymać. Jest taki czysty, bo jest prosto z myjni. No dobra, ale jeszcze co tutaj widzę? Ta nalepka. 5 lat gwarancji. SsangYong Musso Grand oferuje gwarancję na 5 lat. Jest to zatem pick-up z najdłuższą gwarancją na rynku europejskim. To czyni go naprawdę atrakcyjną propozycją. Zresztą cenowo bardzo fajnie się przedstawia. Ale do cen przejdziemy jeszcze później. Potem i powiemy też o konkurencji, bo Musso bryluje w paru bardzo ważnych kategoriach dla pick-upów. Tak. Przede wszystkim jest bardzo długi, mierzy 5405 mm. Tak, gdyż ten odległość tutaj od tego w wersji Grand jest to największa paka na europejskim rynku pick-upów. Tak. Dokładnie. Dobra. Wnętrze? Wnętrze. Powinno być przestronne, bowiem rozstaw osi liczy aż 3210 mm. Kabina wygląda znajomo, bowiem czego jeszcze nie powiedzieliśmy, Musso bazuje na Rexonie. Właśnie, którego testowaliśmy. Link. A więc też jest oparte na ramię. I dzieli z nim m.in. projekt kabiny. W odróżnieniu do Rexona nie znajdziemy tutaj przeszyć spikowanej skóry na kokpicie czy skóry na drzwiach. Jednak siedzi się wygodnie, fotele są wystarczająco obszerne. Mamy to do czynienia ze standardową, zwykłą tapicerką. Fotele są przede wszystkim bardzo miękkie. Jeszcze szybko materiał, bym powiedział. Tu jest twardo. Tu jest miękko i to bardzo miękko, przyjemnie. To na szczęście nie jest piano black, ale jakościowo jest trochę trzeszczy, nie wiem czy słychać. Trzeszczy. Tak samo jak panel klimatyzacji. Panel klimatyzacji mówisz też trzeszczy? No trochę. No jakby gdzieś te pieniądze trzeba było oszczędzić, co nie? Tak, tak. Aczkolwiek no umówmy się, że w klasie pick-upów jakość wykończenia nie liczy się aż tak bardzo, co jego możliwości ładunkowe, możliwości użytkowe i zdolności terenowe. Coś, co tak naprawdę najbardziej się liczy dla przedsiębiorców, którzy de facto są głównymi odbiorcami pick-upów. Wyposażenie jak na pick-upa jest całkiem bogate jak na środkową wersję wyposażeniową. Mamy tutaj m.in. automatyczną dwustrefową klimatyzację, nawigację z funkcjami Apple CarPlay i Android Auto. Mamy też adaptacyjny tempomat, zestaw systemu bezpieczeństwa, lane wirtualne zegary z ponad 12-calowym wyświetlaczem oraz dobrej jakości kamerę cofania i czujniki z przodu i z tyłu. Co też bardzo mi się podoba, możemy ocenić, gdzie jest koniec samochodu dzięki temu, że widzimy hak.
Okej, okay, dobra. W czym jeszcze bryluje Musso? Muzyczką azjatycką. Tylna kanapa. Tak. Sprawdźmy. Co ciekawe, drzwi z niewiadomych przyczyn są wycięte w taki sposób. Nie wiem dlaczego. Jest to swego rodzaju ciekawostka, też to zwróciło moją uwagę. A z kolei przy wsiadaniu trzeba uważać na niski otwór drzwiowy. Już parę razy zdarzyło mi się przewalić głową. Jednak w samej kabinie mamy miejsca na głowę bardzo dużo. Na nogi również go nie brakuje, także z tyłu. Zaskoczyła mnie obecność osobnych nawiewów dla pasażerów drugiego rzędu oraz podłokietnika z dwoma cupholderami. Także jest tu całkiem wygodnie. Typowo dla pick-upów siedzimy dość pionowo, co tak. Nie? Ale faktycznie jest tu sporo miejsca z tyłu. I niemal płaska podłoga. Ale mamy też dowód na to, że te plastikowe osłony nie są najlepiej spasowane. To chyba było gdzieś tutaj. Powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę. Sengingowi coraz lepiej idzie w Polsce, o czym świadczą też wyniki sprzedaży. W ubiegłym roku sprzedano łącznie 1706 Ssangyongów w Polsce, co oznacza dla marki aż czterokrotny wzrost względem roku 2021. W tym roku i w kolejnych latach marka spodziewa się kolejnych wzrostów, do czego mają się przyczynić nowe modele, w tym zaprezentowany na targach w Poznaniu Torres. No dobra, jak już mówimy o sprzedaży, gdzie można takiego kupić? Oczywiście możecie dostać fabrycznie nowe Ssangyongi Musso, zarówno w wersji Grand, jak i zwykłej na superauto.pl, gdzie znajdziecie właśnie samochody z 2022 i 2023 roku dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem przy zachowaniu minimum formalności. Możecie też liczyć na szybki odbiór oraz dostępność od ręki. Dobra, silnik, bo chyba jeszcze nie powiedzieliśmy, co tutaj mamy. Tak, jest to kolejna wspólna cecha z Rexonem. Mamy tutaj bowiem 2,2-litrowego diesla o mocy 200 koni oraz w maksymalnym momencie obrotowym 440 Nm, współpracując z napędem na obie osie i sześciobiegową automatyczną przekładnią, która kosztuje ekstra 7000 zł. Oczywiście są to kwoty netto. Prędkość maksymalna wynosi 183 km na godzinę. Silnik wyróżnia się całkiem przyzwoitą kulturą pracy, jest dobrze wyciszony i wystarczająco dynamiczny. No dobra, to jak już mówiliśmy o gwarancji wcześniej, to może jeszcze powiemy coś o cenach, bo to jest bardzo ważny aspekt w przypadku Grand Musso. Moim zdaniem to jest jego największy atut. Bazowy Grand Musso kosztuje od 135 tysięcy złotych netto. Testowana tutaj odmiana Quartz kosztuje 151 990 zł netto, zaś z przekładnią automatyczną oznacza ona koszt 158 990 zł netto. Dodatkowo dochodzi do tego jeszcze obecny w naszym egzemplarzu lakier Indian Red za 3300 zł, metalik oczywiście. Oraz wspomniany wcześniej pakiet Sport za 6000 zł i pakiet technologiczny za 5000 zł. W efekcie czego auto kosztuje około 165-170 tysięcy złotych netto. To jest znacznie lepszą kwotą niż konkurencja oferuje. No właśnie powiedzmy w ogóle, co jest konkurencją. Konkurencją jest na przykład nowy Ford Ranger. Tu jest on w wersji Wildtrak 209 tysięcy złotych za diesla z 205-konnego. Podobną sumę należy też wyłożyć za Toyota Hilux z dieslem 2.8 o mocy 204 koni w wersji Invincible. A więc są to kwoty średnio o jakieś 30-40 tysięcy złotych wyższe niż w przypadku Ssangyonga. Do tego w przypadku Ssangyonga dostajemy też 5-letnią gwarancję. Czego nie mają inne modele. Tak. I większą pakę. Wiesz, kto pracował nad poprawą aerodynamiki w nowym Musso? Szczerze mówiąc, nie. Otóż jest to pewne małe studio, Pininfarina, nie wiem czy kojarzysz. O. Często też projektują takie czerwone samochody. Koniem na masce. W ramach ciekawostki właśnie Pininfarina i Ssangyong należą do tego samego koncernu aktualnie. Co warto wspomnieć według mnie, bo to nie jest takie oczywiste w przypadku pick-upa, z tyłu nie mamy resorów piórowych. Tak, tylko mamy zawieszenie sprężynowe. Właśnie.
jest to wyróżnik odmiany z napędem na obiosie, zaś jakbyśmy się zdecydowali na odmianę z napędem tylko na tylną oś, wówczas już mamy klasyczne resory piórowe. Dzięki temu, że mamy sprężyny z tyłu, jest całkiem komfortowo podczas jazdy. Oczywiście jak na pick-upa, bo umówmy się, że to są samochody o użytkowym rodowodzie, mające przede wszystkim służyć, pracować dzielnie. Komfort jazdy, czy precyzja prowadzenia w porównaniu do aut osobowych jest gorsza. Zwłaszcza w naszym egzemplarzu, gdzie mamy do czynienia z oponami terenowymi, które również pogarszają właściwości jedne na asfalcie. No ale jednak czy czujesz, żeby prowadzenie było, nie prowadził się niepewnie albo coś? Nie, nie, on no prowadzi się stabilnie, pewnie. Tylko porównaj go do ZUV-ówek. Akurat jak na pick-upa jest naprawdę dobrze. Oj, ja jeździłem z ZUV-ami, które prowadzą się gorzej od tego. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, średnio w moich jazdach, tak w trybie mieszanym, wynosi ono 9 litrów na 100 km. Oczywiście mamy to do czynienia z dieslem 200-konnym, który jest zaskakująco dobrze wyciszony, oferuje wysoką kulturę pracy, elastyczność i zaskakująco dobre osiągi. Jutro przejadę się nim autostradą i wówczas też będę mógł ocenić, ile on pali przy prędkościach autostradowych. Tak, damy znać, tu tak, na dole będzie. Nie spodziewam się, bym przekraczał 120-130 na godzinę, choćby ze względu na hałas, bo takie duże nadwozie, taka buda wielka, to stawia spory opór i to słychać w postaci szumów wiatru. Generalnie wyciszenie auta jest przeciętne, ale tak jak wcześniej wspomniałem, kultura pracy jednostki napędowej jest naprawdę fajna. Praca skrzyni biegów, tutaj jest pole do poprawy. Rexton miał 8-biegowy automat nowszy i on znacznie lepiej się spisywał niż szarpiąca 6-biegowa skrzynia automatyczna od Aizina. Jednak liczę na to, że przy ciężkiej pracy czy przy użytkowaniu auta w terenie powinna się sprawdzić. Zresztą wziąłem go w taki lżejszy czy przeciętnie zaawansowany teren. Wówczas auto poradziło sobie bez problemu. De facto byłem w tym samym miejscu, gdzie testowaliśmy Defendera 130. Auto naprawdę fajnie sobie radziło. Czy możemy w tym momencie trochę zdradzić, że Defender w bardzo fajnej wersji za niedługo do nas wróci? Tak. Najbardziej. I to naprawdę ciekawej. Nie będzie to 130, ale mniejsza 110. Tylko więcej, tyle mogę więcej wam nie zdradzić. Zdradzaj, więcej nie zdradzaj. Więcej wam nie zdradzę. To za niedługo na kanale. Subskrybujcie, lajkujcie, zobaczycie. Szykujemy coś specjalnego. Dobra, z powrotem do Santiago. Często jest tak, że jak oczekujemy od jakiegoś auta sporo, wówczas potrafimy się zawieść. Tutaj na szczęście tak nie było. Auto okazało się naprawdę dość cywilizowane jak na pick-upa. Jednocześnie oferuje spore zdolności terenowe. Ma bardzo dobry silnik, dynamiczny i dość ekonomiczny. Jednocześnie jest bardzo korzystnie wycenione, lepiej od konkurencji. Oczywiście niższa cena objawia się m.in. w postaci trochę gorszego wykończenia czy wyposażenia. Tak, ale bym powiedział, że są to właśnie takie elementy, które na co dzień nie rzucają tak, się w oczy. Tak, to są elementy, które na co dzień nie irytują, czy też nie stanowią o tym, że dane auto możemy skreślić z tego powodu, nie? Czyli generalnie sam nowy Sanyong Grand Musso absolutnie nie odstaje niczym od konkurencji, nie. Za to oferuje niższą cenę. Tak. Dziękuję. I to jest najlepsze podsumowanie tego auta. Czytała Krystyna Czubówna.